tvpodkarpacie.pl. Nie opadają emocje po wyjątkowym spotkaniu hokejowej reprezentacji artystów polskich, która to skrzyżowała kije z reprezentacją sanockich VIP-ów wspartych zawodnikami drużyny Niedźwiedzie Sanok. Impreza Gwiazdy na Lodzie, której organizatorem była Fundacja Czas Nadziei, po raz kolejny sprawiła, że w sanockiej arenie było wiele śmiechu, dobrej zabawy, widowiska artystycznego i sportowego. Co najważniejsze, całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony dla podopiecznych Fundacji Czas Nadziei. A my przeżyjmy to jeszcze raz. To, co widziałem wczoraj na treningu, to znaczy się, że artyści są w dobrej formie i mam nadzieję, że pokażą się w dzisiejszym spotkaniu z jak najlepszej strony. W ogóle to jest jedna z fajniejszych imprez, na jaką bywamy zapraszani, więc naprawdę z dużą przyjemnością tutaj przybywamy. No i jest zacień, co prawda dzisiaj chyba trochę jest mniej ludzi niż razem ostatnim, bo był cała arena. Cicho! Ale tak czy owak, bardzo fajna była wynika. Teraz powalczymy z VIP-ami. Z ludźmi, którzy rządzą miastem. To fajnie, że mają duży dystans do siebie, ale pewnie będziemy chcieli jeszcze pokazać, że jesteśmy lepsi. W Sanoku muzeum jest bardzo fajne. Waczyńskiego, jest bardzo fajny rynek, w ogóle jest fajny klimat, ja uwielbiam Bieszczady. Przepraszam, muszę iść. Może uda mi się strzelić bramkę, trzymajcie. A jak strzelić bramkę, na kogo będzie? Na TV Bieszczady? Jak się my to łączymy? Nasz miliony ludzi oglądają. Rodka 7 milionów, to będzie 7 milionów, a wy sobie jaja robicie teraz? Przez was straciliśmy bramkę, wy sobie oglądacie, aby to zapierdzielały. A się śmieję, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o... Bo samo zaangażowanie też i aktorów, trzeba im bezwzględnie podziękować za to, że biorą udział, to uświetnia taką imprezę, a oczywiście niech wygra najlepszy. Proszę powiedzieć, jak emocje przed wyjściem na lód? No dla mnie bardzo duże, bo ja bardzo słabo jeżdżę na łyżwach, także sięgają zenitu. Trzeba pomóc dzieciom, to skusiłem się, ale naprawdę i w tamtym roku i w tym jeden z największych stresów dla mnie. Wygrywamy 4-2, nawet tego nie zanotowałem, nie, my traktujemy to jako zabawę, więc umiejętności hokejowe są jakie są. Przeciwników nie ukrywam, że są lepsze, dają nam forę, są gościnni, no ale no my się bawimy. Przyjechaliśmy tutaj, żeby tutaj wesprzeć podopiecznych fundacji, a nie po to, żeby zaprezentować hokej. To mieliście wczoraj, przykro, że wasza drużyna przegrała. Łączymy się w bólu z wami. Panie widzimy, proszę państwa, bardzo serdecznie proszę, pokojowa reprezentacja Krzysztof Polski. Mamy tu was na drążkach, 15 strona. Generalnie dostał
idea jest na tyle zacna, no czas nadziei, to co w ogóle wymyślił i zrobił Rafał jest w ogóle wow. Mam nadzieję, że zostanie doceniony nie tylko przez Sanok i tutaj sanockich ludzi, ale w ogóle, że kiedyś Polska cała się dowie o tym, co fantastycznego on tutaj wyprawia. Jeździmy, gramy, zderzamy się, bijemy. Wszystko, co najlepsze w hokeju jest tutaj, na lodzie. Świetna zabawa. Bardzo świetna. Super wywrotki, genialne bójki, wszystko jest na miejscu. Warto pomagać, w ten sposób się angażować. Ja pani powiem tak, zawsze warto pomagać, szczególnie tym małym osobom. Tym, które po prostu z jakichś tam przyczyn los zetknął z ciężką chorobą. I dlatego warto pomagać i w każdej chwili nieść pomoc. To jest piąta akcja w tym roku, w tym sezonie właściwie, w jakiej bierzemy udział. I no, każda ma swoją specyfikę, ale no, warto brać udział. Raz, że można się zmęczyć, można pograć w hokeja, a druga rzecz, pomagamy dzieciom. W przerwach pomiędzy tercjami kibicom czasu świetnią zespół Alter Trio z Warszawy. Swoje trio wystawili ponadto aktorzy oraz VIP-y. Bogdan Kalus tym razem do licytacji przekazał koszulkę Mariusza Czerkawskiego. Tak to wygląda. Proszę Państwa, koszulki mamy cały sezon. Znaczy w tej koszulce Mariusz nam raz. Wystawiam te koszulki na licytację. Może umówmy się tak. Ci z Państwa, którzy mają pieniądze, to ma pieniądze przy sobie. Legal mówię. To parę osób, no. Dobra. 100 zł cena wydobacza te koszulki. Może Państwo sobie przemyślą sprawy i po meczu może decydujemy. Oczywiście potem jeszcze wiecie, można na Allegro, a człowiek najchętniej wręcz w meczu był tutaj ją komuś. Na nudę nie mogli narzekać najmłodsi uczestnicy imprezy. Pokaz robotyki Lego oraz przygotowana strefa dla dzieci cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wolontariusze z PWSZ-u, jak w sumie w tamtym roku też, przygotowaliśmy strefę dla dzieci. Są balony, robimy zwierzątka z balonów. Będzie strefa taka kreatywna, czyli rysowanie, jakieś lepienie z plasteliny i konkursów będzie dużo. Konkursy, zabawy, dużo muzyki, dużo kolorów. Cześć Michałku, jak się bawisz tutaj? Fajnie. A co robicie teraz? Buduję klocki lwa. Lwa robi z klocków. Lubisz bawić się klockami? Mhm. Bardzo, bardzo. Do czego mamy komputer potrzebny teraz? No, pokazuje co mamy robić, no i my to budujemy. I fajna jest taka zabawa? Tak. Na tafli sanockiej areny pojawili się także najmłodsi hokeiści, reprezentujący barwy sanockich niedźwiadków. Dla wielu z nich pokazowy trening był pierwszą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności przed tak liczną widownią. Ja w ogóle kręciłem ostatnio bardzo fajny program u was w Sanoku o muzeach. On będzie dopiero emitowany, także Sanok po prostu wielki szacun. Było cudnie, było gorąco i w stroju, i na lodzie. Na całe szczęście to się nie roz to. Nie jestem zadowolony, bo nie strzeliłem bramki.
Natomiast nie, wyjątkowo nie. Natomiast nie, oczywiście, że tak, że to jest dla nas frajda. Ja to podkreślam w każdym wywiadzie przy tego typu okazji, że dla nas jest to ogromną frajdą, że możemy sami się bawiąc przy tym, co robimy, dawać komuś radość i jednocześnie pomagać, zbierać pieniądze. Proszę Państwa, reprezentacja artystów polskich w hokeju na lodzie w tym roku, w tym sezonie od września zebrała dla różnych fundacji grubo ponad 200 tysięcy złotych. Zachęcamy innych, żeby też tak robili. Najważniejszy był cel, czyli pomagamy podopiecznym fundacji. Zebraliśmy jakąś sumę pieniędzy, trudno mi powiedzieć teraz jaką, ale z całą pewnością uda się zakupić jakiś sprzęt, czy dofinansować leczenie dla naszych podopiecznych. A ile w poprzednim roku to było? W zeszłym roku zebraliśmy bardzo dużą kwotę, to jest blisko 17 tysięcy złotych. Natomiast tu pieniądze to jest jakby jedna rzecz, druga to jest to, że te dzieci tutaj gdzieś były ze swoimi rodzinami. Nie wszystkie były dzieci, bo niektórych stan zdrowia na to nie pozwala, byli sami rodzice na przykład, ale to co najważniejsze, takie imprezy to jest wskazówka, że nie są sami, są ludzie, którzy chcą pomagać. Dzisiaj była świetna zabawa. Super. Była świetna zabawa, ale przede wszystkim był szczytny cel. I to nas motywuje do tego, żeby takie imprezy dalej organizować, by działać w przyszłości, by się nie poddawać. A to, jak wiele ludzi nas wspiera, to jest dla nas bardzo ważne. Gram w odbojach przede wszystkim w Sanoku. Idziemy teraz na Mistrzostwa Polski do Torunia. Jest coś pięknego, tak jak powiedziałem, hokej jest piękną grą. Przede wszystkim dla naszych pociech musimy coś robić. Znów udało nam się tą imprezę w budżecie zapiąć jakby przed jej rozpoczęciem. Dzięki naszym sponsorom, dzięki głównemu partnerowi, czyli Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, zebraliśmy odpowiednią sumę pieniędzy od sponsorów, aby tą imprezę zorganizować. Te pieniądze, które dzisiaj zebraliśmy już na spokojnie, w 100% są przeznaczone na pomoc dzieciom. I to jest najpiękniejsze. Dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli, bo tych ludzi było naprawdę dużo. Nie, ale jak to możliwe było, żeście mi tak zrobili? Dzięki, dzięki. Tak się kończy kolejny mecz, kochani. Zapraszamy za rok. Mamy nadzieję, że wesprzecie fundację i podopiecznych tej fundacji. Przybywajcie. tvpodkarpacie.pl